Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy. Pan prowadzi nas do serca, do postawy hojnej miłości. W Ewangelii Łukaszowej usłyszeliśmy, że potrzebujemy wrażliwości na bliźniego. Ona ma ujawniać się w tej postawie hojnej dobroci, ofiarowanie siebie innym, znajdowanie radości w tym, że dzielę się z bratem moimi dobrami. To winno być w pewnym sensie naszą ambicją na drodze naszej wiary. My, ludzie wiary, funkcjonujemy w świecie jak inni zwyczajni ludzie. Mamy swoje obowiązki, zadania, ale ważne jest to, z jakim nastawieniem podchodzimy do naszego życia. Tu uwaga, aby głównym motywem naszych zachowań nie była jakaś postawa pychy, czy też jakiejś walki o taką czy inną nagrodę od ludzi. Tu uczymy się oczyszczać swoje serce, swoje intencje, tak bym naprawdę szukał przede wszystkim chwały Bożej i liczył nie na inną zapłatę, jak tylko na tą z nieba. Papież Franciszek przypomina, Jezus prosi tych, którzy chcą Go naśladować, aby kochali tych, którzy na to nie zasługują i by nie oczekiwali wzajemności, aby uzupełnić pustki miłości, które są w ludzkich sercach, w relacjach, w rodzinach, w społecznościach, w świecie. Prośmy Maryję o wielkie serce dla Boga i dla człowieka, hojność w dawaniu siebie, wielkie serce, radość, że mogę być dla brata pomocą. Niech to będzie moim znakiem firmowym. Różańcem módlmy się za ludzi zamkniętych na drugich, za tych, co myślą tylko o sobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.